No, dzisiaj pogoda mnie już nie zaskoczy. Stwierdziłem, że pierdolę, od razu ubieram się. Jakby miało żebami jebać. W ogóle wyszedłem dzisiaj wcześniej, 14:30, wziąłem blok, żeby coś w dzień ponagrywać. No ale to jednak jest za wczesna godzina jak dla mnie. Nie wyrobiłem się. Musiałem zgłosić niezdolność do pracy na 10 minut. No i wystartowałem 14:40. Ale gdzie są zamówienia? Chyba mnie nie wywalili. No nie wywalili mnie. Kurwa, nic nie zdążyłem dzisiaj zrobić. Ani ogarnąć łańcucha po wczorajszym. Obiad to w biegu zjadłem. Żeby jakoś przetrwać do tej 20. Pierwszej chyba. 21 chyba ci ją. No i co jest z tą aplikacją? Coś jest. Biedrona, dobry początek. No ale przynajmniej udało mi się ustawić te etui, żeby było na prost. To z tej Biedronki to jest ten customer znowu. Więc to też nie ma co zadupcać, bo zamówienie mi się dopiero po 12 minutach pokaże. Przy dobrych wiatrach. Miałem sobie dzisiaj w ogóle wolne zrobić. Iść dopiero piątek, sobota, niedziela. No ale jak patrzę na ten grafik, wszystkie bloki są zajęte. Nie ma się możliwości wcisnąć na weekend. A jak jest możliwość, to na pojedyncze godziny jakieś. Jak ja mam iść na godzinę czy dwie, to mi się nie opłaca w ogóle z domu wychodzić. 4,5 takie minimum, no. 5-6 jest super. No i co, jestem na miejscu, zamówienia nie ma. To teraz czekamy. Ale jest cały ujebany. Zamówienie na Krasickiego. Pod szóstkę. To jest znowu ten sam gość. Co zawsze. No ludzie na bloku nie są. No zadzwoń, zapytaj, no bo kiedy ma wtorów? Nie. 250 metrów stąd. Chyba tu po drugiej stronie ulicy. No, kurcik daleki w chuj. Chyba jeszcze lepszy jak ten z tym ukraińskim żarciem wczoraj. Dobra. Czy tam najwyższe piętro, w tym się 10 będzie? Na szczęście nisko, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Wzajemnie, dzięki. No i dobra, mam pierwsze. Kasy za to za wiele nie będzie, ale do wyzwania się liczy. Jest następne. Biedronki znowu. Na spółdzielców. Kurwa, kozułek. No to już nie fajne. Ale za 19 zł przynajmniej.
Ja już obróciłem z jednym, to wiem, a chłopaczek dalej stoi i czeka na swoje. Kurwa, jak ja nienawidzę tak stać i czekać. Kurwa, zamiast dać człowiekowi jechać, zrobić inne zamówienie, a ty przysłać kogoś, jak to będzie gotowe. Zmieniliśmy twoje zamówienie, no. I teraz to poczekaj 10 minut. Naruczaj, koło zakrzówka. No to mi się bardziej podoba. Jednak to zaczynanie, kurwa, przed 16 to się mija sobie. No jest takie, kurwa, przyjechać stać, wziąć, zawieźć, przyjechać stać. To nie dla mnie. Mi się kamera zwiesiła, nie wiem w którym momencie. Odebrałem zamówienie z Biedronki. Jedziemy na ulicę Pychowicką. Koło zakrzówka. Kurde, dobry ten żel Traumon. Wysmarowałem nadgarstki na noc i potem rano. I jakby trochę pomogło. Podejrzewam, że pod koniec dnia będzie to samo. Przynajmniej chwilę nie będą boleć. Jakbyś czytał, to byś wiedział. Pani ci napisała, że pierwsza klatka. A ja walę do drugiej od razu. Ja poleciłem na pierwszą od razu. Dzięki, do jedzenia. Potwierdź. Od kopa wchodzi teraz. 25 zł w godzinę. No lipa w chuj. Delikatnie mówiąc. Nawet jakieś zamówienie, kurwa. Jakbym wiedział, że tak będzie o tej godzinie, to bym się nigdzie nie wybierał. Tylko wziął normalnie obiad, zjadł jak człowiek i poszedł tak jak zawsze o 16.30. Przede wszystkim z tym łańcuchem bym zrobił, bo przecież chodzi to jak traktor, ten rower teraz. Robocze, wszystko, kurde, no i ta trawa nie podjedzie. Dobra. Jest zamówienie z Zamkowej. Ten Chińczyk co wczoraj. Prawie na sam koniec. Widzę, że włączanie światła łokciem do tej pory z mody nie wyszło. Jesteśmy na miejscu. Dobrze, czy Glovo będzie gotowe? Trzeba poczekać. 492. Zaraz będzie gotowe. Dobra. Dziękuję bardzo. Lampki sobie już włączę. Się szarało robi. Trzecie zamówienie. Jeszcze 9. Dzisiaj tak sobie grafik, bloki wybrałem, że jeszcze bym chciał wziąć jakiś jeden później, jakby się zwolnił, to nie powiem, żeby mnie to ucieszyło. Bo coś czuję, że będę czuł niedosyt. Jakby zaczęło padać, na pewno by się coś zwolniło. Fajny ma pan rower. Ile taki
No i chuj, przednia tarcza orkiestra. Będzie dzwonić teraz. Będzie gdzieś z samego rogu na Starowiśle. 300 metrów. No Boże. Pana, gdzież to są? Do chuja. No tak, no są. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. McDonald's na Wołową. To pod dom. Fajnie. Był przejazd chyba. Jest gitara. O kurwa mać. Ale było to. No pewnie, żebyś jeszcze czystszy do tej galerii wszedł. W strasznym stanie pan tego motuzka miał. Parę latek chyba musi mieć. Dobra, jest galeria. No trzeba będzie, kurwa, telefonu bym nie wziął. Za kurwa czub. Trzeba będzie w to zapięcie trochę wpisnąć. WD-40. Już mam problem z otworzeniem zamka. Nalało się tam wody. Dobry XF. Klient ma na imię Rudolf. Ciekawe, czy ma czerwony nos. Zapięć to chuj, jako że jak któregoś razu nie odepnę. No i dobra, tu w prawo. Dzień dobry panom. Za wojskiem. Druga w lewo i jesteśmy na miejscu. Patrzę, dlaczego też takie szelesty słychać w tych nagraniach. A ten mikrofon jest jakiś tam niby stereo i z dwóch stron ma mikrofonik. I on mi się skubany z jednej strony o kurtkę ociera. O zamek. Dobra, jedno i drugie. Dzięki bardzo. $55 w 2 godziny, ale pyto. Co jest za błocia? Muchachos. Knajpa Muchachos. Kurwa, baterii 60%. Zaraz trzeba się podpinać. Jaki to jest kurwa ruch, jasny gwint. Żeby nie powiedzieć chuj, bo dużo przeklinam. No mam 4. To będzie 5.
Polskę, czy daleko z tym jedziemy, za 13 zł to chyba mniej więcej jak 2,5 km zostanie 7. Jest. Jakaś od gościa 6 dych, dobra. Dobra. 680 głowo. Super, dzięki. Widzenia. Cóż to jest, kurwa, za Elixir Botanical Spirit Bar? Co to jest? 3 km. No chuj, może Google wiedzą. To poprowadzą, no ja za chuj. Jakiś kurwa Spiritus Santus, co to kurwa ma być? Ale botanical też mi trochę więcej mówi. Prawdopodobnie ten ogród botaniczny przy Mogilskiej. Chociaż na Lubiczu też jakiś tam widziałem botanical. No nic, niech prowadzi mapka. A my się dowiemy, na przyszłość będziemy wiedzieć. Niech mapa prowadzi, a ty nie zapomnij pieniędzów wziąć, bo będziesz w plecy 6 dyszek. No i gdzie ta ścieżka prowadzi? Tutaj. Tutaj. Naćpieszył jak chuj, kurwa. Przy samej Wiśle, gdybym wiedział, to bym pojechał faktycznie tą Wisłą, a nie dupcył się. No, znowu ten ziomuś. Z DPD. Czy mam tu wjechać? Nie, dalej. Dobre. 59,40 zł. Super, dziękuję bardzo. Do widzenia. Obiadek dostarczony. Są następne. Ze Zwierzynieckiej. Ottaman. To nie jest kebab. Co to kurwa jest, jak nie kebab? Gdzie ja mam w tym jechać? Na Świętego Łazarza. Czyli bierzemy 6. Zawieziemy to. I bydy w połowie. Ależ tu jest rozpierdol. Ja pierdolę. Tym się dziwię, że mnie nadgarstki jewią. To nie jest kebab. No dobra. Jestem. Dzień dobry. No, 9,08. A kebab czy nie kebab? Nie kebab. Dzięki, do widzenia. Coś mnie pani ściemnia, że nie kebab, jak widzę, że to kebab. Coś kurwa miękko pod tą dupą. Ja pierdolę, ale się w kurwie jak przebiłem. Jest przejebane z tą oponką, bo ona w ogóle bieżnika nie ma. Teraz elegancko z tym pokrowcem. On ma taką dziurę specjalną, żeby kabel włożyć. Telefonik się w środku ładuje.
zabezpieczony przed deszczem. Takiego czegoś mi trzeba było. No i dzisiaj bardzo fajnie, kręcę się koło domu, żeby mnie tylko nie wyjebało gdzieś na dłuższą traskę. To będę zadowolony z dzisiejszego dnia. Bardzo nie zmokłem. No może trochę, ale nie bardzo. Gdzieś tu hostel. Kurwa, na czwarty. Ty pierdole, przejdę się. Oczywiście na samym końcu. Chyba jak gość, który jest zagraniczny, musi wymówić w taksówce nazwę tej ulicy. Świętego Łazarza. Za to zamówienie dostaniesz 25% więcej. Spawiej. A chuj wezmę. Costa Café. Spawiej na prądnik czerwony. Jak to jest kawa, to ja to rozleję w pizdu. Rączka mi się zluzowała, nie chcę mi się busu wyciągać, żeby to dokręcić. I teraz pytanie, czy ja w tej galerii znajdę to Costa Café. Kurwa, ono było tam u góry, naprzeciwko Maka, ale nie jestem pewien. Żebym nie łaził jak bus 20 minut znowu. Proszę pana, Costa Café, gdzie znajdę? Kurwa, jak zwykle, na samym końcu. To są drugie schody. Może ja bym gdzieś indziej zaparkował bolida, to miałbym tu bliżej. Dobra? 842? Tak, dokładnie. Dziękuję. Smutkie. Rajski, egzotyczny. Jak się to rozpierdoli, to będzie jeden w miksie. Powiedziałem, że pani miała problem delikatny z zamknięciem tego. Więc możliwe, że nie jest zamknięte. Dzień dobry, do pani? Dziewiątka, tak. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. O, coś padło ze szlaku. Biedra. Łączna długość 4,8. Przez ja stąd mam, kurwa, dobre 4 km. Więc dobrze, bo nie wracam się na pusto do centrum, a dostawa tam będzie gdzieś w obrębie właśnie rynku. To git. Posteruj mnie tu, jak tam jechać. No, 3,5 km jest na szlak. Zmieniliśmy twoje zamówienie. Na co znowu? Ze szlaku na urzędniczą. 17.30, a do której ja ten grafik końców mam ustawiony? Do 19.30, 2 godziny. Przedłużyłbym tą godzinkę jeszcze, ale kurwa nie ma wolnego miejsca.
Dobra, wziąłem tą biedrę, śmigam na tą urzędniczą. Kurwa, ciężki ten plecak. Obiło się to o nogi. Dojebali mi tam, kurde, słoików z ogórkami jakimiś, z papryczkami chyba. Jak to się rozdupcy, to mu nawet pranie nie pomoże, to będzie do wyjebania plecak. To pewnie ta... Kurwa. Pod tira też by ta kurwa wszedł pewnie. Dzień dobry. Wysypało mi się. To jest jedno. Momencik, jeszcze drugie. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. No dobra, nie. Wysypało mi się. Nie mieściło mi się. Na plecach rozkładam tylko w ostateczności. Nie mam siły. Przystanek Pierogarnia. Na Grodzką. Strzewskiej na Grodzką. Zajebiście. Dzień dobry, czy Globo już jest? Jest. Proszę? Globo 783? Tak, gotowe. Proszę 38,90. Proszę. Bardzo proszę. Dziękuję pięknie. Do widzenia. Dziękuję. Elegancko posprzątane. Gdzie masz zastawę? Po 14 właśnie. Tu jest, nie? Szybko. A jest, jest okej. Okay. Thank you so much. Bye. Dostarczony na Grodzką, bierzemy z Grodzki, teraz maczka. I z tym maczkiem też gdzieś na obrzeżach rynku, a mianowicie na Wielopole. Ty masz Aligrę Globo, tak? Okej. Okay. Ja nie wiem, co chcę. Chcę. Irigatorby. Napój i ciepła. No, dzięki. To wszystko. Dzięki. Dzięki, do widzenia. Hotel na Wielopolu. Skoro tam jest Grodzka, to Sienna będzie w lewo. Jakiś holiday. Jaki ja to mam mieć, kurwa? Ventus. Dzień dobry. Proszę bardzo. Arnold. Coke? Coca-Cola? Here. Okay. All right. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Z Basztowej następny. A co jest z Basztowej? Precelki są z Basztowej. Kurwa, ale wieje. Ja pierdolę, nie mogę ujechać. Czemu ja się nie wbiłem na
na planty, tylko ulicą jadę. Zaraz mnie zjebią. Ja mam wziąć stamtąd. Czyli Bruloniki. Dzień dobry, 817. Dzięki piękne, widzenia. Cholera wie co to. Ale nie wygląda to na duże, a kosztuje 18 zł. Dało dwa fajne, krótkie. Wokół rynku. I jeb, znowu. Długa. Nie będę tu roweru zostawiał, bo się okaże, że tam jest zejście drugie. To po co się wracać? Proszę bardzo, dzięki, do widzenia. Dziękuję. Dobranoc. Dzień dobry, wie pani co? Glovo kurier z tej strony. Ja jestem pod dwójką. To widzę, że jest na wprost 2B, 2C, a 2A to jest dwójka. I mieszkanie 46, tak? Dobra, to idę. Dzięki. Dobry, do pana zamówienie. Dobry, ale my nikogo nie zamawiali, bo się sputujecie. Nie do pana? Nie, nie. Nie wiem, co chodzi. Dobra, przepraszam w takim razie. Wie pani co? No ja byłem po 46, jakiś Ukrainiec otworzył i mówi, że to nie do niego. Ja nie wiem, gdzie... Tak, tak. Aha. Aha. Dobra, to pomyliłem całkiem adres. Dobra, to już idę. Dobra, dziękuję. Okej. Okay. Przepraszam na emocje, ja tak? Ja przepraszam za zamieszanie. Nie, proszę tak. Bardzo. O, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Jesteś młodzi, kurwa. Jak się wkurwił.